delikatne, zapieczone w karczochu gniazdka makaronowe, polane pysznym sosem. Długo dojrzewająca szynka i parmezan nadają im dodatkowego smaczku. Danie jest pyszne, wykwintne, a zarazem bardzo proste w przygotowaniu. Polecam, a po inne przepisy zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Do zimnej wody wciskam sok z cytryny. Aby nie ściemniały, karczochy będą w niej leżakowały przed gotowaniem. Do tego dania wybieram duże, dorodne karczochy i odpowiednio je przygotowuję do ugotowania. Z karczocha odcinam łodygę i zewnętrzne liście. Są one zdrewniałe i nie nadają się do jedzenia. Jeśli karczochy mają być duszone, to od razu odcinam 1/3 wysokości liści. Karczochy wkładam do wody z cytryną i obciążam miską z granitową kostką, by nie wypływały. Pozostawiam je w wodzie na około 20 minut. Do garnka z wodą wsypuję łyżkę soli i wkładam karczochy. Również je obciążam miską, aby były całe zanurzone w trakcie gotowania. Gotuję je przez 30 minut. W tym czasie szynkę kroję na mniejsze kawałki. Drobno siekam czosnek. I przygotowuję sos. Na patelnię wlewam odrobinę oliwy z oliwek i przesmażam na niej szynkę. Gdy szynka jest już przesmażona, dodaję czosnek i króciutko smażę, uważając, aby się nie przypalił. Teraz dodaję śmietanę. Mieszam i krótko podgrzewam. Do smaku sos doprawiam cytryną. Ugotowane karczochy wyjmuję z wody i odstawiam do góry nogami, aby wyciekła z nich woda. Zostawiam je na kilkanaście minut, aby przestygły. Do gotującej się wody wkładam makaron i gotuję go al dente. Z karczochów zdejmuję jeszcze warstwę zdrewniałych liści. Nie obrałam ich od razu, ponieważ nie chciałam, aby w trakcie gotowania karczochy rozpadły się. Teraz też odcinam 1/3 wysokości liści. Ta część też jest niejadalna. Zostawiłam ją, aby w długim gotowaniu nie uciekło z karczocha wszystko, co najlepsze. Ugotowany makaron wyciągam łyżką i trzymam chwilkę, aby obciekł z wody. Teraz z karczochów wyjmuję włochate listki okrywające to, co najlepsze, czyli serce karczocha. Tak przygotowane karczochy wkładam do małych kokilek lub do naczynia żaroodpornego. Do środka karczocha nalewam łyżkę sosu. Następnie wkładam ugotowane gniazdko makaronowe, delikatnie je dociskam i na nie wlewam 2-3 łyżki pysznego sosu. Śmietana przepłynie przez warstwę makaronu. Na wierzch układam łyżkę utartego na małych oczkach tarki parmezanu. Karczochy zapiekam w piekarniku w temperaturze 190 stopni przez około 10 minut. Podaję od razu po przygotowaniu. Danie jest wspaniałe. Koniecznie je wypróbujcie. A po inne moje przepisy zapraszam na bloga www.talerzpokus.tv.